Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, witam Was po dłuższej, kilkudniowej przerwie. Niestety dopadł mi jakiś wirus, na szczęście nie chiński, jakiś nasz swojski, polski wirus. No i na kilka dni wyłączyło mi kompletnie światło, coś się popsuło, nie było mnie słychać, no ale jak Tyson Fury, wstaję z desek, wracam do nagrywania. Na razie tak lajcikowo, no bo jeszcze zdrowie nie te, starość nie radość, niestety. No ale na początek temat taki niemerytoryczny, ale bardziej formalny, no bo jak leżałem na dechach złożony przez chorobę, no to wyskoczyło mi na YouTube informacja, że mamy już na kanale 80 tysięcy subskrypcji. Także wielkie podziękowania dla Was. Wiecie, że nie mam zwyczaju klepać tych formułek o łapkach. Nie proszę Was o subskrypcję, dawanie łapy w górę i tak dalej, i tak dalej. Chcecie to, to róbcie, ale bądźcie pewni, że na pewno jesteśmy Wam za to wdzięczni. Jestem Wam wdzięczny za każdy komentarz, łapkę w górę czy subskrypcję. Natomiast no, nie będę tego klepał przy każdym filmie, bo chyba nie ma sensu. To jest oczywiste. W każdym razie wielkie dzięki za te 80 tysięcy subskrypcji. Tej rocznicy w żaden sposób celebrować nie zamierzam. Może zrobimy coś po setce, bo wierzę, że do tych 100 tysięcy da się za jakiś czas dobić. Jedziemy po prostu dalej z koksem. Jeśli chodzi o plany dotyczące kanału, no to będzie tak naprawdę tak jak do tej pory, czyli głównie materiały z gal, z przygotowań pięściarzy do gal, wywiady z pięściarzami, no i przede wszystkim zakładam, że będzie jednak większa liczba gal wyjazdowych. Jak pewnie zauważyliście, ostatnio były materiały i na przykład z Rygi i z Londynu, gdy Szpila walczył na gali White kontra Rivas. Teraz będzie Nowy Jork i Adam Kownacki, potem znowuż Krzysztof Głowacki, prawdopodobnie w Londynie, no bo w Londynie raczej 28 marca Krzychu zawalczy z Lorenzem Okoli, potem Kamil Szeremeta miał być Kazachstan, być może Stany Zjednoczone, także to chciałbym, żeby stanowiło taki główny trzon kanału, czyli te najważniejsze walki Polaków. Jak będą na wyjeździe, no to trzeba robić wyjazdy, na pewno będzie problem z jakimiś kwestiami finansowymi, no bo przykładowo teraz ten wyjazd do Nowego Jorku na Adama Kownackiego, no to w sumie pobyt i przelot to jest koszt około 5000 zł. Jeśli do tego dołożyć jeszcze przykładowo wyjazd do Stanów na Szeremetę plus wyjazd do Londynu na Głowackiego, no to robią się spore koszty z tego, no ale no, założenie jest takie, żeby pokazywać to, co najważniejsze, więc jakoś będę starał się to organizować. Kto wie, może jakiś Patronite'a spróbuję. Mówiłem, że kilka kanałów działa też na Patronite'cie, jeśli to by pokryło w jakimś tam minimalnym chociaż stopniu koszty, na przykład przelotu, no to byłaby fajna sprawa, no ale tak czy siak dziękujemy Wam za te 80 tysięcy subskrypcji i jedziemy dalej z tematem. A temat ostatnio najważniejszy to walka rewanżowa Fury kontra Wilder. Ta walka nam się zbliża jak ten ksiądz proboszcz w piosence Kukiza, więc garść szybkich newsów na temat tego pojedynku. Tak jak już zaznaczyłem, mi na kilka dni zgasło światło, więc przez kilka dni nie do końca byłem na bieżąco. Może część z tych informacji już słyszeliście, gdzieś tam czytaliście, no ale tak czy siak ja chciałbym je odkaczyć dla tych, którzy tych rzeczy nie wiedzieli, nie czytali, nie słyszeli. Po pierwsze, jak wiadomo, walka Fury Wilder ma być pokazywana w włączonym systemie pay-per-view przez telewizję Fox i ESPN i do tej pory tak kulała trochę promocja tej imprezy, no bo w ogóle miało nie być konferencji prasowych. Była jedna konferencja prasowa, potem okazało się, że zaplanowano jeszcze drugą i jedna i druga nie miała jakiegoś wielkiego rozmachu, nie wydarzyło się na nich zbyt wiele ciekawego, natomiast taka główna promocja, jeśli patrzeć na liczby, nastąpiła w poprzednią niedzielę, kiedy to odbył się finał Ligi NFL, futbolu amerykańskiego, tak zwany Super Bowl. No i podczas transmisji telewizji Fox Super Bowl wyświetlane były klipy promujące rewanż Tyson Fury kontra Deontay Wilder. No i agencja Nielsen podała dane oglądalności dotyczące właśnie tych klipów promocyjnych walki Wilder-Fury. No i okazuje się, że dwa klipy promocyjne wyświetlone w trakcie transmisji Super Bowl obejrzało odpowiednio 103,5 i 101,1 miliona widzów, także dwa klipy z oglądalnością 100 milionów każdy, także naprawdę fajne
cyferki. Wcześniej w trakcie takiego programu poprzedzającego jeszcze sam Super Bowl 126 milionów widzów miały łącznie 3 czy 4 inne reklamy promujące rewanż Tysona Fury z Deontayem Wilderem, także telewizja Fox zrobiła tutaj na pewno w poprzednią niedzielę bardzo fajną robotę. Jak to się przełoży na oglądalność rewanżu? No okaże się. Pierwszy pojedynek, który był transmitowany przez telewizję Showtime, pamiętajmy, że Showtime to jednak kablówka, mniejszy dostęp do potencjalnych odbiorców, do tego no, ranga pierwszej walki Fury-Wilder była zupełnie inna niż tego rewanżu. Teraz ta atmosfera jest nieporównywalna, no i różnie się mówi. Niektórzy mówią o milionie, niektórzy mówią o 2 milionach, zobaczymy. No. Klipy reklamowe, ponad 100 milionów widzów, zobaczymy jak to się przełoży na walkę w Stanach, tak jak mówiłem, transmisja łączona Fox i ESPN w systemie pay-per-view. Cena dostępu do tego amerykańskiego pay-per-view nie jest jeszcze znana, no ale wyniesie ona prawdopodobnie około $75 albo trochę więcej. W Wielkiej Brytanii w pay-per-view walkę pokaże stacja BT Sport, no i tam transmisja kosztować będzie 24,95 funta. To jest taka sama cena, jaka była za rewanż Antonego Joshua z Andym Ruizem Juniorem. Kolejny wątek związany z tym rewanżem Fury kontra Wilder to kursy bukmacherskie. Być może pamiętacie, ale Tyson Fury startował tego rewanżu jako faworyt. Może nie wyraźny, ale jednak faworyt. W tym momencie te kursy na Wildera i Fury'ego niemal się wyrównały. Są punkty bukmacherskie, są firmy bukmacherskie, które mają dokładnie identyczny kurs na zwycięstwo Wildera i Fury'ego w rewanżu. Natomiast ten kurs średni nadal na Wildera jest minimalnie wyższy, na Fury'ego jest to średnio 1,8, a na Wildera 2,0, więc Fury ogólnie pozostaje nadal minimalnym faworytem, ale co ciekawe, najbardziej prawdopodobną opcją, oczywiście prawdopodobną w cudzysłowie, zdaniem bookmacherów, na rozwiązanie tej rewanżowej walki Wilder-Fury jest zwycięstwo Wildera przez knockout. Tutaj kurs wynosi 2,4. Nieco mniej prawdopodobne jest wygrana Tysona Fury'ego na punkty. Kurs 2,45. Potem już dużo mniej realna, zdaniem buków oczywiście, jest wiktoria Tysona Fury'ego przez knockout. Kurs 5,5. No i taka najmniej realna opcja to jest Wilder na punkty, kurs 10,5. Oczywiście jest jeszcze remis, który tradycyjnie jest wyceniany najwyżej, kurs 21, no ale tutaj akurat tego remisu wcale bym tak nie skreślał, zważywszy na to, jak zakończyła się pierwsza walka, no i zważywszy na fakt, że w kontrakcie na ten rewanż obaj mają wpisaną klauzulę o możliwości domagania się trzeciego pojedynku, także remisu bym nie wykluczał wcale jako jakiegoś tutaj wyniku abstrakcyjnego w tym rewanżu, no ale reasumując, Tyson Fury nadal jest minimalnym faworytem w rewanżu z Wilderem, natomiast najbardziej prawdopodobną opcją, jeśli chodzi o metodę zwycięstwa, jest Wilder przez knockout. No jeszcze jak jesteśmy przy tym rewanżu Tyson Fury kontra Deontay Wilder, takie dobre słowo od Tysona Fury'ego. Tyson Fury, pamiętamy, zapowiadał ostatnio, że znokautuje Deontaya Wildera do drugiej rundy, że nawet będzie moczył ręce w benzynie, żeby sobie utwardzić. Podobno to tak działa, no i zafunduje Bronze Bomberowi knockout do drugiej rundy. Teraz Tyson Fury udzielił wywiadu, w którym zapowiedział, że zafunduje Wilderowi taką bokserską klinikę, jak to mówią starożytni Amerykanie, czyli że będzie go po prostu bezlitośnie punktował lewym prostym. Fury stwierdził nawet, że Wilder w pewnym momencie zacznie go po prostu błagać o to, by wreszcie wyprowadził cios z prawej ręki. Tak dokuczliwe będą dla niego lewe, proste Brytyjczyka. Wypowiedź całkiem zabawna w kontekście tych wcześniejszych zapowiedzi o szybkim knockoucie. No i też dosyć abstrakcyjnie brzmiąca w kontekście statystyk ciosów z pierwszej walki. Przypominam, w pierwszej walce Tyson Fury trafił Deontaya Wildera 46 dżebami, a sam zainkasował 40, także w zasadzie było
na remis, tam o żadnym błaganiu o prawą rękę nie mogło być mowy, no ale Tyson Fury gadać może sobie co chce, kto bogatemu królowi cyganów gadać zabroni, nikt mu nie będzie mówił, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Na zakończenie jeszcze dwa newsy niezwiązane z rewanżem Tysona Fury'ego z Deontay Wilderem. Po pierwsze, Kamil Łaszczyk, jeden z najbardziej utalentowanych polskich pięściarzy, niepokonany zawodnik wagi piórkowej, podpisał kontrakt promotorski z grupą MB Promotions, czyli ze stalnią Mateusza Borka. Kamil na ring powróci w kwietniu. Dokładna data to już zostawiam organizatorom imprezy, Mateuszowi Borkowi, to on ogłosi, kiedy dokładnie ta gala się odbędzie, natomiast będzie to kwiecień. Pamiętamy Kamil Łaszczyk, ostatnią walkę także toczył na gali Mateusza Borka w Radomiu, natomiast formalnie teraz podpisał kontrakt promotorski. Menadżerem Kamila jest Jurek Mazur, teraz promotorem będzie Mateusz Borek. Podobno kontrakt jest skonstruowany tak, że Mateusz Borek będzie tutaj promotorem Kamila w Polsce i będzie miał opcję współpromocji w przypadku występów Kamila za granicą. Kamil to niewątpliwie jest duży talent, jeśli chodzi o polski boks, natomiast boksuje w niskiej wadze, wadze piórkowej. Tutaj pięściarze starzeją się jednak szybciej, więc trzeba gnać ile sił w nogach i w rękach, żeby coś jeszcze zbudować. Wszyscy wspominamy tę zwycięską walkę Kamila Łaszczyka z detronizowanym już Tevinem Farmerem, byłym mistrzem świata IBF. Pora już ten rozdział zamknąć. Farmer już nie jest mistrzem. Teraz Kamil musi po prostu powalczyć o swoje. Tak jak powiedziałem, najbliższa walka to kwiecień. I finiszujemy jeszcze taką ciekawostką od federacji WBC. Mauricio Sulejman, czyli szef World Boxing Council, oznajmił, że od tej pory wszystkie walki o pasy regionalne toczone będą na dystansie nie dłuższym niż 10 rund. Do tej pory w niektórych przypadkach było to rund 12, tak jak na przykład w przypadku walki o pas EBU. Zakładam, że EBU to jest też jeden z pasów, o którym mówił Mauricio Sulejman, no bo EBU wschodzi jakby w skład federacji WBC, jest federacją stowarzyszoną z WBC, także wygląda na to, że już teraz walki o Mistrzostwo Europy będą skrócone do rund 10. Decyzja ciekawa, natomiast jej uzasadnienie wzbudza u mnie lekkie wątpliwości. Sulejman to tłumaczy względami zdrowotnymi. Wiadomo, ostatnio dużo się mówi o bezpieczeństwie w boksie, no i Sulejman stwierdził, że doszli do wniosku, iż pięściarze rywalizujący o te tytuły regionalne są z reguły pięściarze mniej doświadczeni, no i oni w trosce o swoje zdrowie powinni bić się na krótszych dystansach. Nie wiem, czy do końca to ma ręce i nogi, no ale w każdym razie decyzja jest taka, że od teraz walki o regionalne tytuły WBC tylko na dystansie 10 rund, na dystansie 12 rund toczone będą tylko pojedynki o pasy WBC o Mistrzostwo Świata i o pasy WBC Silver. Na dziś to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. No i jeszcze raz dzięki za te 80 tysięcy subskrypcji.